No hejka, super, że jesteście. Zaczynamy bitwą na skrzynki. OS, OS. Stary, jak zapytasz mnie, ile ta skrzynka kosztowała? Big Baller. Kosztowała 2000 zł. Dostaliśmy uspa za stówę. Czy jestem w stanie znaleźć jakieś słowo w tym momencie opisujące to, co czuję po otworzeniu tej skrzynki za dwa koła? No kurwa tragedia, tak szczerze. Witam was bardzo serdecznie. Na GeForce King się oczywiście się znajdujemy. Jak chcesz wygrać skina, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzach oczywiście napisz, na Discorda dołącz. No i użyj oczywiście kodu Crocs. Nie, GeForce King się jako zompen, ale nie jesteś. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny tutaj plusik, kod promocyjny. No i oczywiście kodzik Crocs wpiszesz, dajcie on 5% na stałe. Więcej do doładowania. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Z tej battle dostaliśmy jeszcze cashback 30 zł, tutaj taką emeczkę, więc spoko, sprzedajemy sobie oczywiście. A jak konto chcesz sobie doładować, no to klikasz tutaj doładuj i wszelakie metody płatności oczywiście tutaj masz. Możesz na GeForce Kingsie również co 24 godziny odbierać sobie bonus na takim fajnym kole. Nagród jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Skiny są, jakieś doładowania, skrzynki, bardzo dużo generalnie rzeczy. Mi się udaje w tym momencie skin za 3 zł zdobyć, jak na kurczę taki daily bonus, 3 zł, myślę, że jak najbardziej spoko. My przechodzimy na naszego ukochanego, oczywiście, kontrola. Dzisiaj nie będę aż tak ryzykował. 700 zł, dwa itemy, kosa i tutaj rękawiczki. Wrzucamy dwa syfy, ale dzisiaj będziemy sobie na 40, powiedzmy, no na 39%. 600 zł i zobaczmy, może to będzie klucz do sukcesu. Takie, no, ciut podbicie, 1400 zł, fantastycznie. Już pierwsze otwarcie nam tutaj daje te nasze skiny. Zobaczmy jeszcze raz, 39%. No tym razem, kurczę, przydobrzyłem, ale zobaczmy jeszcze raz. Mój cel to trafić dwa razy pod rząd te nasze skiny, które oczywiście tutaj mamy w naszej skrzynce po prawej stronie. Więc zobaczmy jeszcze raz. Ojejku, ty, bo tu jakaś zła passa chyba. Zobaczmy, no trzeba to przerwać ewidentnie, ale no nie będzie to przerwane na pewno w tym otwarciu. Zobaczmy jeszcze raz. Na ostatnie otwarcie mamy, no jeżeli tutaj się nie uda, dobra, no na szczęście mamy to 1400 zł, ale troszkę tutaj mnie odkleiło i trochę budżetu tutaj na tym kontrolu przekręciliśmy. Mamy tutaj coś takiego jak generator. Ej, ładnie to wygląda, ty. I ślicznie, naprawdę. Gdzie wpisuję tutaj tą ilość tokenów? Tutaj. Okej, jak nie ma, zdobywamy je otwierając skrzynki eventowe. Aha, 500 to jest minimum. No dobra, dajcie mi te skrzynki eventowe. To ja tutaj coś sobie zakręcę. Tutaj mamy Kraken, skrzynia za 120 zł. No to otwórzmy sobie takie 4. Zobaczmy, jak nam pójdzie. I spróbujmy trochę dostać właśnie tych tokenów. Za otworzenie skrzynki, okej. Sporo tych tokenów dostajemy za takie otwarcie. Więc no, otwórzmy sobie jeszcze raz. Zobaczmy, jak nam teraz pójdzie. No tak przeciętnie chyba, nie? Sprzedajemy, otwórzmy jeszcze raz. Zobaczmy, jak teraz nam pójdzie. Może jakaś kosa na zachętę tutaj? No niestety nic nie ma. 200 zł dostaliśmy, ale dobra, no najważniejsze jest to, że możemy teraz przetestować ten nasz eventowy tryb. Bo mamy 6000 tych tokenów, więc zobaczmy, jak to dzisiaj konwertować tutaj na jakiego skina. Ej, bardzo ładnie naprawdę to wygląda. 18 zł. No. No lepiej mieć, niżeli nie mieć chyba, nie? Ja z takiego założenia zawsze wychodzę, że jak mogę sobie coś w jakimś cashbacku zdobyć, no to spoko, nie? No bo mówię, no zawsze lepiej coś dostać więcej, niżeli nie. Więc rzućmy sobie tutaj teraz skrzynki od 50 zł, dajmy na to, no machnijmy po prostu to jakieś, nie wiem, 358 zł, taka bitewka, niech będzie, na 3 osoby, leci pierwsza skrzynia, no i zobaczmy, są berety, o jest, no tu deklasacja ewidentna, przypominam, że się kosztowała 50 zł. No ten skaucik dla nas, bardzo ładnie tutaj, ale to jest dalej, kurczę, mniejsza wartość tych naszych skinów niż ten, kurczę, Bot Ryan. Naprawdę, te berety, że kosztują 250 zł, więcej od tego skauta, no to szczerze jestem w szoku. Jurassic, ojejku, bardzo słabo. Skrzynia Robo teraz, zobaczmy. Nie no, jeszcze Asimov dla niego, 98 zł. Ostatnia skrzynia Melody, zobaczmy, czy będzie comeback. No nie będzie comeback, jeszcze Flux. Nie no, gościu naprawdę, no... takiego farta ma na tej bitwie, że no ja jestem w szoku. Weźmy teraz skrzynkę 10% gloves, chciałem otworzyć. 4200 zł. Zobaczmy, jedno takie otwarcie leci. I czy będzie chociaż jedna para? Nie będzie żadnej niestety, czyli na dziurę. To dość mocno. Otwarcie kolejne. Kolejne bez żadnych... Nie no, co mi jaja, stary, no nie, rób mi tego, no. Panie GeForce Kings. Not again, ja nie mogę.